radiokompleks firmy Green Caps. Tej wiosny bądź odjazdowy. Wymień stary pojazd na nowy. Weź udział w akcji Romet. Oddaj wysłużony motocykl, skuter lub motorower, żeby zgarnąć nawet 1500 zł w gotówce. Szczegóły na www.romet.pl. Reklamie jest pół do czwartej. Zapraszamy na fakty RMF FM. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 w okolicach węzła Brzezimierz między Opolem i Wrocławiem. Ciężarówka wpadła do rowu, zablokowany jest prawy barz w kierunku Wrocławia. Ruch dwa modułowe na Krajowej Dwójce, Warszawa, Sochaczew. Oprócz nich zderzyły się dwa samochody. Policjanci z Bierunia złapali kierowcy firmy medycznej, który mając 0,4 promila alkoholu wiózł pacjenta do stacji dializ. Wpadł podczas drogowej operacji 6-6. Po rozmianacki w Jastrzębiu Zdroju policjanci złapali pijaną kursantkę za kierownicą Elki. Badanie automatem wykazało u niej 0,7 promila. Cały Niemcy to na śniegu. Zimą u naszych sąsiadów Szodry opisze Adam Koczewski. Im bliżej Bałtyku i Morza Północnego, tym trudniej znaleźć przejezd na autostradę. Wielokilometrowe korki, przejazdy zablokowane przez tiry, które zsuwają się do rowów lub stają w poprzek. Wypadki od wczoraj liczone są już w setkach. W zwykłym Holsztynie zamknięta jest część szkół, pozostałych rodziców sami decydujących puszczą dzieci na lekcje. W innych landach północy nieobecność też jest usprawiedliwiana z urzędu. Tylko w Hamburgu usuwaniem śniegu zajmuje się dziś ponad 1000 osób. William Stanley Merwin został pierwszym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ogłosiła to właśnie fundację, która opiekuje się spuścizną wybitnego poety. W studiu też naszego podcastu też w Dacji Kulturalnej. Dzień dobry. Kim jest laureat? To jest amerykański poeta, ale też tłumacz poezji, m.in. francuskiej i hiszpańskiej na język angielski. Nagrodę dostał za całokształt twórczości.